Polacy zaatakowani na Dominikanie. Celował we mnie strzelbą Polacy napadnięci na Dominikanie. Proszą konsula o wsparcie. Para turystów z Polski została napadnięta podczas wakacji na Dominikanie. Napastnik próbował zgwałcić moją narzeczoną. Celował we mnie strzelbą. Wystrzelił, ale na szczęście nie trafił. Wyniknęła szamotanina i udało się nam uciec. Mówi Pan Łukasz. Jak dodaje, choć Polacy kontaktowali się z dwoma polskimi konsulatami, nie uzyskali dotychczas żadnej pomocy. Usłyszałem, że skoro uciekliśmy, to nie ma już problemu, mówi. Polska ambasada w Panamie zapewnia imperię, że zajmuje się sprawą. Siedzimy teraz zamknięci w pokoju hotelowym, bo wciąż się boimy, czy ktoś tutaj nie przyjdzie. U nas jest teraz poranek, mówi pan Łukasz. Para turystów z Polski znajduje się w Punta Cana na Dominikanie. Atak na polskich turystów. Ranił mnie maczetą jak relacjonuje pan Łukasz. Do napadu doszło podczas spaceru plażą oddaloną od hotelu o około dwie godziny drogi pieszo. Zaatakował nas uzbrojony mężczyzna. Miał strzelbę. Na początku sądziliśmy, że to napad rabunkowy. Chcieliśmy oddać pieniądze, ale on próbował zgwałcić moją narzeczoną. Wywiązała się Szamotanina. Napastnik wycelował strzelbą w moją głowę, broń wypaliła, ale strzał był chybiony. Ranił mnie też maczetą w stopę. Na szczęście udało się nam uciec, opowiada w rozmowie z interią.pl pan Łukasz. Uciekając do hotelu, para kontaktowała się z lokalną policją i konsulatem. Są rozczarowania tym, jak potraktowały ich polskie służby konsularne. Pan konsul z Puerto Plata powiedział mi, że skoro uciekliśmy, to w zasadzie nie ma problemu i żebyśmy wysłali maila do polskiego konsulatu w Santo Domingo, bo to nie jest jego rewir, mówi pan Łukasz. Jednak do konsulatu w Santo Domingo nie udało się im dodzwonić, podobnie jak do kilku innych placówek w Europie. W hotelu służba medyczna opatrzyła ranę pana Łukasza. Przybyła policja. Funkcjonariusze nie mówili po angielsku. Turyści nie otrzymali też żadnej notatki potwierdzającej interwencję służb, choć o to prosili. Proszą, by zapewnić im bezpieczeństwo w drodze na lotnisko dopiero po kilku godzinach od wysłania maila do placówki w Santo Domingo. Do pary Polaków zadzwonił przedstawiciel konsulatu. Usłyszeliśmy, że na razie nie ma notatki policyjnej ze zdarzenia. Przedstawiciel konsulatu tłumaczył, że w związku z tym trudno wierzyć na słowo, że doszło do napaści. Telefon był z zastrzeżonego numeru, więc nie miałem nawet jak oddzwonić, mówi pan Łukasz. Polaków poinformowano jednak, że służby konsularne kontaktują się z lokalną policją. Hotelowa obsługa zapewnia, że Polacy są bezpieczni w hotelu. Jak słyszymy, rezydent sugerował, by zostać do końca wyjazdu i zrelaksować się. Polacy bezpiecznie się nie czują. Wykupili już bilety powrotne. Lot jest wieczorem. Chcielibyśmy, żeby ktoś po prostu zapewnił nam bezpieczny transport na lotnisko, żeby tam z nami został do czasu, aż przejdziemy odprawę. Nadal czujemy się zagrożeni, mówi pan Łukasz. Czy para będzie mogła liczyć na wsparcie polskich służb konsularnych? Jak dowiaduje się interia.pl w konsulacie Pełto-Plata, sprawą zajmuje się polska ambasada w Panamie. Tak zajmujemy się tym, ale na razie nie udzielamy żadnych informacji. Słyszymy. Autorka Jolanta Kamińska.